No i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Profesor Detektorysta. Lecimy w ten piękny ogród, który widzicie wokół mnie. Miejsce tak wiele razy przeszukane, że jeszcze nie wiem, co ja tutaj robię. No ale zawsze mnie tutaj ciągnie, a że z legendą nigdy tutaj nie byłem, no to chociaż raz muszę tutaj wyjść. Prawdopodobnie tutaj odcinek cały nie powstanie, więc troszeczkę tutaj pochodzę, a później wyjdę gdzieś na jakieś pole, inne miejsce. Także trzymajcie kciuki, bo tutaj piękne rzeczy swego czasu wychodziły, więc może chociaż jedną rzecz uda mi się znaleźć. Będzie mi miło, jak zostawicie łapę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, powiadomień. No i co? Nie przedłużam. Lecimy do pierwszego dołka. Pierwszy dzisiaj dołeczek za mną. No i jak widać, pominięty, ładny tutaj sygnał był. No ale to tylko połamany już chyba zawiasik. Ja go tutaj złamałem, on się ledwo już trzymał, także no tak czy siak, tylko śmieć. Drugi dołeczek pod jednym krzaczkiem, no i mamy jeszcze kuleczkę, także jak widać, zawsze coś się ominie. Drugi dołeczek pod jednym krzaczkiem, tym razem kuleczka, tak jak widzicie, nic ciekawego, natomiast pominięty sygnał jest? No jest, może następny pominięty będzie jakaś monetka, czy coś w tym stylu, miejmy nadzieję. Patrzcie teraz, jaka drobinka wyszła, ale wygląda to fajnie, wygląda to staro, ale co to w ogóle jest, nie mam pojęcia. Myślałem, że jakiś taki mini przęślik czy coś, ale nie wiem, naprawdę nie wiem. W każdym razie kolorek fajny było, biło na folię, bo takie maleństwo, ale coś to kiedyś było, nigdy się już raczej nie dowiemy co. Przed wyjściem naoglądałem się sapera i mi się zachciało właśnie takich krzaków i takich przebojowych wykopków. No i kulkę mam. Mam kuleczkę jak na razie, tutaj sporo tutaj tych polmosów, melneringów i tym podobnych rzeczy, jak wiadomo, bo tu blisko drogi jest, także ja to rozumiem, ale myślę, że między tymi śmieciami tutaj coś oprócz kulek wyskoczy jeszcze, także zostańcie do końca. A teraz spójrzcie, naprawdę bardzo głęboki dołek. Na samym wierzchu był tutaj kawałek aluminiowy, no ale od razu się skapnąłem, że pod spodem jest coś głębiej, to kolorek czysty. No ale to zobaczcie, jakie to jest dziwne. Powiedzcie mi, co to może być? Taki jakiś wałek czegoś, nie wiem, tu urypany. To jakby uderzony. Dosyć ciężkie. Nie wiem, co to jest, naprawdę nie mam pojęcia. Taką dziwną strukturę tutaj ma. Dobrze to widzicie, jest ostrość i ładne światło, więc może ktoś z Was wie, co to takiego może być. Bardzo ciekawa i dziwna rzecz. Pierwszy raz coś takiego na oczy widzę. No i pod kolejnym krzaczkiem kolejny sygnalik, kolorek, ale to naprawdę był duszek. Bardzo fajna głębokość jak na tak mały przedmiot, także jestem zadowolony z tego. Ale nie jestem zadowolony z tego, co wykopałem, bo to tylko kulka. Słuchajcie, moi drodzy, jestem tak podjarany, jak dawno nie byłem. Właśnie za mną tak zrobione pole i to pole tutaj jest zrobione. Pole, na które bardzo, bardzo długo już czekałem i się obawiałem, czy ono będzie w ogóle zrobione, czy nie będzie, bo tutaj po prostu łąka była 40 cm trawy, a jest mega, mega mocne miejsce tutaj. Dlatego nie przedłużam, lecę z Martyną kopać teraz we dwoje. Zobaczymy, co wyjdzie, oglądajcie, bo tutaj naprawdę może się dziać bardzo dużo. Miejmy taką nadzieję. No i znowu piękne tereny, Martyna sobie tam chodzi i ja sobie chodzę tu i mam pierwszy dołek. Pierwszy dołek to stopek ołowiu. No powiem Wam, że mega się cieszyłem, że da się tutaj chodzić, że w końcu ta miejscówka pozwala tutaj sobie wejść. A tu nic, dosłownie nic. To jest mój piąty czy szósty stopek ołowiu, Martyna też nic ciekawego nie znalazła. No ostatnio naprawdę troszeczkę kryzys z wykopkami. Te miejsca się moje nie sprawdzają w ogóle. No ale myślę, że to jest właśnie taka cisza przed burzą chyba. I w końcu jak trafię w jedno miejsce, tak już prędko z niego nie wyjdę. No miejmy nadzieję, no ale chciałbym jeszcze dzisiaj chociaż jedną ciekawą rzecz znaleźć. Oj, naprawdę długi to był bój na tym polu, żeby cokolwiek wykopać, ale w końcu jest. I to naprawdę fajny widok. Zobaczcie teraz. Patrzcie tutaj. Wygląda na naprawdę dużą i dosyć grubą monetkę. Jestem mega ciekawy, co to może być. Także otwieram bryłkę razem z Wami.
No jest na pewno moniaczek. Oby tylko nic... Coś starszego, tak powiem. Oby coś starszego i w miarę ładnym stanie. No wygląda wielkością na przykład grosza Stanisława Augusta Poniatowskiego. No dobrze, moi drodzy. Zawsze jak znajdę jakiegoś miedziaka, to nawet nie widząc praktycznie niczego, uda mi się strzelić, rozpoznać, co to będzie. No i jest faktycznie Stanisław August Poniatowski. Z tej strony, jak widzicie, osad jest bardzo duży i może być ciężko go oczyścić, ale myślę, że ołówki jak zawsze dadzą radę, także pamiętajcie, już przy okazji wam mówię, kliknijcie w opis, macie tam najlepsze produkty do czyszczenia monet, macie sklep Zwiadowcy Historii, macie różne tam blog, grupa, na które was serdecznie zapraszam, także wbijajcie i klikajcie w opis. A tutaj, tutaj już szczegóły, jak widać, wychodzą troszeczkę spod warstwy tego osadu. Mimo, że ten osad jest naprawdę, naprawdę tutaj gruby, to jednak coś, niecoś tutaj widać. O, widzicie? Tarcze herbowe tutaj, ten wieniec. No super, super. Sapek, bardzo fajna i ładna moneta. Ładnie się prezentuje, jak jest dobrze oczyszczona i w miarę fajnym stanie zachowana, także bardzo, bardzo cieszy. Mega. Jestem zadowolony. Powiem wam, że troszeczkę mi ulżyło w końcu. Także teraz złapałem nowych sił i lecimy do następnego dołka. A teraz takie maleństwo, naprawdę drobiażdżek. Chyba to jest jakiś klipsik od kurtki czy coś w tym stylu. No, on tak wygląda. No ale drobiazg wykopany. Dobre 10 cm było tak. Mniej więcej, bo tu jeszcze krzaki są. Także wiecie. No fajnie, fajnie, łatwo to złapał. Dobre zasięgi. No i patrzcie, moi drodzy, jak widać, udało się. Pokażę wam jeszcze sygnał. Jak widać, taki środek skali, tak naprawdę, ale ładny sygnał był. I nie niezbyt głęboko. No i mamy monetkę, nie całą, ale jak widzicie, ja jej nie dziabnąłem, bo już zdążyła tutaj spatynować. Inaczej byłaby czysta miedziucha, bo mamy monetę miedzianą właśnie. Pewnie boratynkę, no ale... Jest nadzieja, że to boratynka nie będzie, może coś innego, troszeczkę ciekawszego. Byłbym szczęśliwy, także zaraz się wam włączę. No i tak jak widzicie, no resztki boratynki. O, nawet ostrość złapało, więc resztę tych liter, które się uchowały na niej, to widać. No i jest pewność, że jest to właśnie szeląg. Szeląg Jana Kazimierza, czy koronny, czy litewski, no to nie wiem. Nie powiem wam, nie mam pojęcia. Jeszcze jedna do was prośba, zasubskrybujcie kanał, patrząc po statystykach, dużo osób ogląda regularnie moje filmy, a nie subskrybuje kanału, także będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli właśnie te osoby to zrobią, klikną subskrypcję, dzwoneczek, bardzo mi to pomaga, was nic nie kosztuje, także z góry dzięki, to tyle, lecimy dalej. No i widzicie, coś się zaczęło dziać, no coś zaczyna wychodzić. Tutaj sygnał niższy, bo jest plombunia. Jest plombunia, moi drodzy. Malutka taka. Taka malutka. O. Bo to chyba plomba, ale... Gorzej, jeśli to zwykły stopek ołowiu, a to... Nie, to będzie plomba chyba, bo są tutaj jakieś znaki. Zaraz do was wrócę. Oczyszczę to troszeczkę. Niezbyt tu coś widać, ale jest 100% pewne, że to była jakaś plomba, a nie jakiś zwykły stopek ołowiu. Także fajnie, no kolejny fancik. Troszkę kijowo, że nic, że nie za bardzo na tym cokolwiek widać. Mogłoby być lepiej, no ale nie narzekajmy. Ostatnio naprawdę tak jest dosyć kiepsko na wykopkach. Także wiecie, no cieszy każdy przedmiot. Zawsze cieszy wszystko, no ale jednak jak idzie bardzo licho, no to jeszcze bardziej. Dobra. Lecimy po więcej. Włączam się przednią kamerką, naprawdę uśmiechnięty i szczęśliwy, bo właśnie znalazłem coś niby poczciwego, ale coś, czego do tej pory nie znalazłem. Naprawdę uwierzcie mi, że dziesiątki już monet z tego okresu historycznego mi wychodziło. Ładne i brzydkie, i naprawdę stany mennicze. Nawet złotówę znalazłem, to już pewnie wiecie, o jaki okres historyczny chodzi. A tego nominału nie znalazłem, a jeśli już, to naprawdę totalnie po prostu zajechany. No ale co takiego znalazłem, no to już wam pokazuję. No i patrzcie, moi drodzy, jest dycha z międzywojnia. Jest. Kurde, tyle czasu czekałem na tę jedną monetkę, żeby tak naprawdę
uzbierać od grosza do złotówki piękne, naprawdę piękne stany monet i dziesiątki, naprawdę dziesiątki, 20, 50, piątek, groszówek, naprawdę tego wszystkiego było masa, masa. A tu patrzcie, zaraz wam to troszeczkę przeczyszczę. No patrzcie, jaka piękna moneta. Ja pierdzielę, no to jest po prostu bajeczka. No międzywojnie to samo w sobie zawsze jest po prostu mega satysfakcjonujące, ale w takim stanie, w dodatku jak mówię, czekało się 2 lata na ten jeden nominał, żeby znaleźć, no i w końcu jest. No coś pięknego. O, teraz pięknie widać. Super, mega jestem szczęśliwy, mega zadowolony. No i widzicie, mała rzecz, niby nic starego, a naprawdę bardzo, bardzo cieszy. Się śmieję teraz, że seria poszła jak z kałacha, zobaczcie. Tutaj przepiękny był sygnał. I mamy tu monetkę, od razu wyskoczyła i się pokazała. Ta już jest cała nieurypana, miedziana. O, walnięta? Ale nie, to też nie jest chyba przeze mnie walnięta. Chociaż może, no nie, raczej bym wątpił w to mocno. Dobra, dajcie mi sekundkę. Przyjrzałem się, moi drodzy, i raczej to nie jest moja robota, bo powoli to patynieje. Mogło to się stać też niedawno. Raczej to nie ja zrobiłem, na całe szczęście, bo bym był zły na siebie bardzo. A co mamy? Mamy boratynkę prawdopodobnie, ale o dziwo w bardzo złym stanie. Mówię, że o dziwo, bo tutaj na tym polu naprawdę bardzo ładne monety wychodziły, zwłaszcza boratynki i szelongi Augusta III Sasa. W ogóle wszystkie miedziaki tutaj fajne wychodziły. No ale ta tutaj jak nie z tego pola. Może i nie jest z tego pola, może jakimś cudem tutaj trafiła z ziemią na to. No nic, w każdym razie. Jest boraksik, kolejny moniak. No i fajnie. Kolejny dołek i taki kawał żelastwa tutaj. Nic ciekawego. No dobrze, moi drodzy, wykopków koniec, nadszedł czas. Wyszło sporo fajnych monet. Fajnie, no sporo może nie, no ale wyszedł sapek, wyszła boratynka, wyszło przede wszystkim to 10 groszy międzywojenne, które mnie osobiście bardzo spełnia i cieszy. Więc co? Mimo wszystko myślę, że fajne dzisiaj były wykopki, troszeczkę w ogrodzie, troszeczkę tutaj na tych polach. Trzeba szukać dalej nowych miejsc, bo te miejsca naprawdę, na których nowych chodzę, to się troszeczkę nie sprawdzają. No ale myślę, że to jest właśnie cisza przed burzą i w końcu trafię na jedno solidne miejsce. Mam taką nadzieję, więc żebyście wiedzieli, czy tak się stało, to subskrybujcie kanał, łapa w górę, komentarz dla zasięgu, z góry dziękuję. Mam nadzieję, że wam się oczywiście podobał filmik i do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!